Dzień dobry, witam na tyłach Zadupia. Zrzucam tutaj sobie trochę mojego ulubionego towaru, żeby za dużo betonu nie poszło na słupki od bramy. Tam jeszcze trochę i jedziemy zrzucać to na podjazd, jeżeli uda się stąd wyjechać, bo to też jest zagadka. No tam jeszcze ze dwie garści i spadam tam i pokażę wam, ile jest wody na Zadupiu, bo myślałem ostatnio już, że jest dużo, ale jednak jest jeszcze więcej. Z pełną paką idzie jak dzik w sosnę, także nie było problemu. Tutaj jest tyle. Tutaj dodałem tam 3 wiadra stąd, już chciałem to opróżnić. Mają przyjść mrozy, nie chciałem, żeby mi te wiadra popękały. No także i tak było dużo. Idziemy dalej. Ale jak tylko zlezie się tu, to tu już wszędzie woda stoi. Tutaj przy studni, tutaj gdzie łazimy, jest trochę głębiej przez to. Wszędzie stoi woda. Dobrze, że tutaj nasypałem tyle tych kamulców, bo też by to wszystko pływało. Wszędzie. No masakra. Tam gdzie jest trawa, to jeszcze da się iść po wierzchu. Ale tak to jest, no, tutaj ścieżka cała zalana. Tutaj bajorko. Miejsce na ognisko pływa, że jest kolorowo. Dzisiaj się bawię tylko z tym gruzem i spadam stąd. Tutaj nie ma co kopać nawet. Tu się wszystko rozlało. No, coś mi mówi, że będzie tej wody w tym roku jeszcze więcej. Zobaczymy. Dzień drugi gier i zabaw z bramą. Kupiłem trochę betonu, już się ładnie namacza. Bramę na razie wieszam tak jak jest, a jak będzie latem i sobie przeschnie, to ją pociągnę pokostem. To chciałem opalić, ale są takie grubasy. Nie wiem, czy to sosna w sumie, ale po pierwsze butla już zamarzła, a zdołałem to tylko wysuszyć i wyczyścić z piochu szczotą. A po drugie czymś to już było pociągnięte, czymś jakimś tam asfaltowym, bitumicznym, coś tam, bo pachnie tak właśnie jak papa. Także chyba to oleję i wsadzę tak jak jest. U nich to stało ze 2 lata pewnie, czy tam rok, nic się z tym nie działo i to tutaj też się nic może nie stanie. Pociągnę to tylko pokostem i mam nadzieję, że nie ugryzie mnie to w dupę później. Wezmę jeszcze trochę dech, żeby tam za bardzo nie walczyć z poziomnicą, to po prostu mam zamiar skręcić te dwie połówki bramy do kupy i podług nich wstawić słupki, zalać to, zasypać gruzem i zostawić w piździec. Z nadzieją, że będzie ok. Czyli tak jak zawsze, z grubsza. Nie wiem, czy to dzisiaj skończy, bo coś się tak zanosi. Miało dzisiaj tutaj walić śniegiem i deszczem od rana. Na razie tak tylko przelotnie pada i dlatego przyjechałem. No ale ile zrobię, to zrobię. Zobaczymy. Tyle nabrałem rekwizytów. No jak czegoś braknie, to daleko nie mam. Się przejdę. Tu mam nadzieję, że trochę przeschną w międzyczasie, jak sobie będę kopał, ale pewnie nie i się będę cały kleił.
No nic, jedziemy. Tutaj możecie podziwiać, jak prawdziwy rasowy biedak jadę na drugą stronę działki naokoło, bo nie mam drogi przez działkę. Ogólnie to jestem wielkim fanem tego pomysłu, żeby wstawić tą bramę. Wkręciłem to sobie strasznie. Mimo że jest to bardzo nisko na liście priorytetów, to pomysł posiadania bramy donikąd i generalnie dwóch bram na działce bez nawet dokończonego ogrodzenia, to jest pomysł i projekt na miarę naszych możliwości. Także mocne 2 na 10. Tutaj to niby jest blisko, ale nie tak blisko, także sobie pooglądajcie chwilę. Zaraz będzie lecieć muzyczka i tak.
pierwszy słup stoi. Wymierzyłem, że gdzieś mniej więcej tutaj będzie drugi, ale nie wiem, czy drugiego też dzisiaj wstawię. Nie mam już ciepłej wody, chociaż ten drugi nie musi tak szybko związać jak ten pierwszy. No zobaczę, tutaj jest dużo korzeni i trochę wolno idzie kopanie, ale mniej więcej tak to będzie wyglądać. Będzie sobie się tutaj można ładnie prosto z drogi tak hyc wcofać w drzewo. Taram. No tak. Jednak się zrobiło ciemno szybciej niż przypuszczałem. Także tylko powiesiłem tą połówkę, bo chciałem ją, no może nie wypoziomować zupełnie, ale chciałem zanim beton zastygł do końca sprawdzić, czy to na pewno jest tak, jak mi się wydawało, że jest. O dziwo jest ok. Także pozabezpieczałem to jakoś tam byle jak, żeby wiatr mi tego tutaj nie majtał tym. Wziąłem tylko krótkie wkręty, ale na szczęście miałem te kątowniczki, na które Martynkę naciągnąłem i uratowały mi dupę teraz. Także było warto. Mam nadzieję, że beton wyżyje. Nie wiem, czy do jutra, czy do kiedy. Podobno jutro ma napieprzać śniegiem i być na minusie i w ogóle, i dlatego chciałem koniecznie dzisiaj wylać ten beton, żeby sobie chociaż początkowo jakoś tam związał. No, oczywiście za późno wstałem, kolejka w sklepie, bla bla, podróż żukiem tutaj też zajmuje trochę więcej i tak dalej. Także zgodnie ze staropolskim przysłowiem, które właśnie zmyśliłem, lepsze pół bramy niż gołąb na dachu, i drugie pół będzie kiedy będzie. A ja się zawijam, jadę jeszcze po taczkę, którą będę rzeźbił w garażu, bo chwilowo mi nie jest potrzebna, i to tyle. Pewnie puszczę to jako cały film, mimo to, że bramy jest tylko pół, bo czemu nie. Także dziękuję za uwagę i do widzenia.